to jest mięso, czy to bardziej warzywo? Chciałam się cały czas przesuwać do przodu, gdzieś tam przekraczać swoje granice. Mam wrażenie, że jeszcze nie pokazałam wszystkiego na bieżni. Lubię czosnek. Nie, są mi talerze rozmaitości dla ojej, mistrzyni. Dobra. Co idzie na pierwszy ogień? Właśnie nie wiem. Wiesz, kiełbaska? Tak, spróbuję kiełbaski. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Czy to jest mięso, czy to bardziej warzywo? Ale nic mi to nie przypomina. Ale to jest dobre, to mi smakuje. Lubię czosnek. Smaczne. Langosz mnie zaskoczył, był bardzo dobry, a no mięska trochę nie w moim klimacie, ale jest okej. Okay. Gotowania to inspiracje już macie. Konrad w Chinach, teraz razem w Budapeszcie. No, będzie łączenie. Myślę, że tutaj nie uda mi się tego powtórzyć, ale coś na pewno gotujemy. Ja azjatycką kuchnię lubię, już parę razy mi się zdarzyło ramen gotować i nawet niezły mi wychodzi. Konrad za to we włoskiej kuchni się specjalizuje. Tiramisu zrobił bardzo dobre ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu już. I co on jeszcze? Tatar z łososia, pad thai, także coś tam pomieszamy. Włoską, azjatycką, damy radę. Czyli ewentualne menu wspólnej knajpy po zakończeniu kariery już jest, tak? No, Konrad zawsze się śmieje, że on chciałby włoską, ale ja mówię, nie wiem, czy prowadzenie knajpy jest na moje nerwy. A pierwsze spotkanie z Konradem po medalu? Jak wyglądało? No, Konrad trochę płakał. Widzieliśmy, co zrobił trenerowi. Tak. Konrad bardzo się rozemocjonował, trochę się wzruszył, ale no, taki to jest emocjonalny chłopak. Na pewno jest to dla mnie duża rzecz, bo faktycznie, tak jak w tamtym roku sobie myślałam, że mam już medal Igrzysk Olimpijskich w sztafecie, mam też medal Europy indywidualnie, mistrzostwa Europy indywidualnie, ale wiedziałam, że brakuje mi tego medalu indywidualnie na takiej dużej imprezie i gdzieś tam po cichu marzyłam o tym, bo mówię, to już jest coś, no a teraz już mam. I co dalej? No na pewno jeszcze jakieś ambicje są, jeszcze są igrzyska za rok, ja powiem o tym, że chciałabym pobić rekord Polski może w końcu. I nie, no chciałam się cały czas przesuwać do przodu, gdzieś tam przekraczać swoje granice, mam wrażenie, że jeszcze nie pokazałam wszystkiego na bieżni.